Lustro na nową znajomość. Być może jesteście zakochani, poznajecie się, jest to nowa relacja, nowa osoba, nowa znajomość i nie wiecie jeszcze, jak to się rozwinie. I dzisiaj kładę właśnie takie lustro na nową relację lub na coś, co się na nowo tutaj rozwija. Oczywiście chodzi o relację miłosną, o partnerstwo, o to, że chcecie być razem. I zobaczmy, co pokażą karty na ten temat. Witam serdecznie, kochani Państwo, na lustrze, na moim kanale. Witam wszystkich subskrybentów, których jest już prawie 5 tysięcy. Niedługo dociągniemy do 5 tysięcy, wtedy chyba zrobię online party, bo tak się cieszę. Dziękuję serdecznie. Proszę o nowe subskrypcje, kochani. Jeśli zaglądacie tutaj często lub dzisiaj znaleźliście mój kanał, zasubskrybujcie koniecznie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. A dostaniecie wszystkie powiadomienia o moich nowych premierkach i już nic nie pominiecie. Dziękuję za lajki, za komentarze. Zapraszam również na wróżby indywidualne, które robię z kart Tarota i Lenormanda. Oczywiście wróżby indywidualne są skoncentrowane tylko na Was, na Waszych problemach. Są oparte też na Waszych datach urodzenia i Waszych zdjęciach, Waszych konkretnych pytaniach do kart. Więc zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Napiszcie mi na e-maila. Mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. I ja Wam dam informacje na temat wróżb indywidualnych. Dziękuję serdecznie i zaczynamy, kochani Państwo. Tutaj po stronie mojej lewej jest Wasza osoba ukochana. Niezależnie czy to kobieta, czy mężczyzna, niezależnie o kogo pytacie, to nie jest zależne od płci, tylko tutaj jest ta energia tej osoby Waszej ukochanej pokazana. Natomiast tutaj ze strony prawej jesteście Wy, czyli osoba pytająca też, niezależnie jaką płcią jesteście. Dobrze, po środku mamy karty Tarota, które powiedzą nam, co Was łączy. Zaczynamy. Wasze myśli, uczucia i zamiary. Zaczynamy od Waszych myśli, czyli Wy, osoba pytająca. Wasze myśli to jakaś podróż, spotkanie. Być może dzieli Was, Ciebie i tą osobę nowo poznaną lub tą osobę, z którą chcesz stworzyć relację. Być może dzieli Was jakaś odległość geograficzna. Dużo kilometrów jest pomiędzy Wami, być może różne miasta, różne kraje, różne kontynenty i chcecie się spotkać. Ta karta mówi o powolnym rozwoju spraw, ale o wspólnych zamiarach, by się zobaczyć. Będziecie umawiać takie spotkanie, być może wspólna podróż, wspólny urlop, być może właśnie Ty przyjedziesz do niego lub on przyjedzie do Ciebie. Tutaj musicie się na ten temat porozumieć. Czyli Twoje myśli krążą wokół podróży, spotkania, randki. Jego myśli to szukanie właśnie dobrej, odpowiedniej partnerki. On Ciebie obserwuje, chce poznać, być może śledzi gdzieś na netzwerkach internetowych, patrzy na Twoje zdjęcia, patrzy na Ciebie uważnie, co robisz, co mówisz, co zamierzasz, co masz, jakie masz plany, jaka jesteś. Także obserwuje Cię, analizuje, śledzi być może gdzieś właśnie w sensie takim wirtualnym oczywiście, no i zastanawia się. W każdym razie on szuka partnerki na jakąś relację. Zobaczmy, co Was łączy. Karta Tarota. Karta Tarota. 7 kielichów. Wow. 7 kielichów. Bardzo romantycznie, kochani. Myślicie oboje o miłości, o uczuciach, emocjach, o tym, byście chcieli jakiś, nie wiem, jakąś relację emocjonalną. Widzicie te gwiazdy, niebo, mówi o tym, że tęsknicie za emocjonalnością, pięknym, uczuciowym związkiem, romantyzmem.
5, nein, to jest 7. 7 kielichów mówi o tym, że tęsknicie za miłością, że chcecie podjąć jakąś decyzję właśnie o relacji jakiejś miłosnej, emocjonalnej, że zastanawiacie się i jakbyście chcieli tutaj właśnie sięgnąć, widzicie po gwiazdkę z nieba, która będzie dla Was oznaczała emocjonalne, miłosne szczęście. Także tutaj jest duża, wielka tęsknota Was obojgu na poziomie mentalnym za związkiem pięknym, uczuciowym, emocjonalnym. Chcielibyście stworzyć lub znaleźć właśnie taką emocjonalną, piękną relację, właśnie tęsknicie za tym. Piękna karta, tak, sięgnąć po szczęście, szczęście jest tuż, tuż, trzeba tylko tą gwiazdkę z nieba właśnie jakby ściągnąć z obłoków, taka metafora. Oczywiście, teraz zejdźmy na poziom serca. Co Wy, osoba pytająca, czujecie? No, tutaj macie jeszcze jakieś takie niezdecydowanie, wahanie, niemożność podjęcia decyzji. No, być może na dwoje babka wróżyła, macie jeszcze może jakieś inne możliwości, inne pomysły, ale chcecie zaryzykować i jakby zagrać w to, w tę nową tutaj relację, jakby w tą nową konstelację. Tutaj jest jeszcze troszkę niepewność, ale też chęć podjęcia ryzyka. Oczywiście w sercu jeszcze macie wahanie, w sercu jeszcze nie wiecie, w sercu jeszcze troszeczkę taka rozbieżność sytuacji, ale podjęcie tej gry, podjęcie tego ryzyka. W jego sercu, kochani, zobaczcie, statek, czyli statek jest to, ta karta, którą Wy mieliście w głowie. Wy myślicie o spotkaniu, on w sercu, na poziomie uczuciowo-emocjonalnym chciałby właśnie tutaj w sprawie związku, w sprawie relacji się spotkać, by właśnie, nie wiem, czy rozpocząć jakiś ważny, miłosny rozdział u Was w relacji, czy właśnie mieć piękną, romantyczną z Wami chwilę. W każdym razie on rzeczywiście myśli tutaj o spotkaniu, o podróży, wyjeździe, przyjeździe, o tym, że chce przyjechać do Ciebie, się spotkać z Tobą, byście się zbliżyli do siebie emocjonalnie, ponieważ jest to karta mówiąca o emocjach. Co Was łączy emocjonalnie na poziomie serca? 5 kielichów. 5 kielichów to karta smutna. Mówi o smutku, o żalu, po stracie, rozpaczy, samotności takiej emocjonalnej, o tym, że lękacie się być sami, że nie chcecie być porzuceni, zostawieni samotni. To jest taka żałobna karta, widzicie, tu jest ciemno, taka przygnębiająca atmosfera, żałobna sukienka, smutek po stracie właśnie takiej pięknej relacji. Boicie się być samym, samotnym, bez osoby ukochanej, bez pięknej relacji. Dlatego szukacie, chcecie się spotkać. Nie chcecie być już samym i chcecie stworzyć jakiś związek i zakończyć jakby ten smutek, sentyment, wspominanie. Chcecie zakończyć tą fazę smutną. Taka melancholijna karta, tak? Sentymentalna, melancholijna wspomnień, rozważań, tęsknoty właśnie za czymś, co było pięknego. Bardzo duża melancholia wręcz z tej karty. Piękna karta, ale bardzo smutna. Teraz wejdźmy w trzeci poziom, czyli Wasze zamiary. Wasze, osoba pytająca, Wasze zamiary to miłość. Szukacie jakiejś relacji, związku miłosnego, gdzie możecie się zakochać, gdzie możecie być razem w dualności, gdzie możecie mieć dużo uczuć, emocji pięknych, które Was będą opływać. Wy macie zamiary dobre, pozytywne, no po prostu chcecie się otworzyć na miłość, chcecie zbudować związek oparty na miłości, chcecie, by to wszystko się bardzo dobrze potoczyło, rozwiązało. Tutaj widzimy światło, pozytywne myślenie. Tutaj na dnie kart Lenormanda pokazują się bociany, które zwiastują szczęście, nadzieję na coś, co przyjdzie pięknego. Natomiast on ma zamiary bardzo stabilne. Dom, rodzina, zbudowanie czegoś stabilnego, solidnego, na fundamentach właśnie tutaj bardzo
poważnych, czyli on na pewno ma tutaj zamiary takie, żeby stworzyć związek solidny, stabilny, długotrwały, oparty na dobrych fundamentach, gdzie możecie budować, tak? Czy rodzinę, czy dom, coś poważnego. Także na pewno ma on stabilne w stosunku do Was zamiary i tu jeszcze potwierdza to ten krzyż, że ma po prostu jakieś takie bardzo pozytywne zamiary, że chce zbudować coś, co będzie dla niego ważne, istotne, dane mu z przeznaczenia, które będzie dla niego właśnie tak jakby no, święte, tak? Ważne. Bardzo ważne wręcz, bo krzyż to właśnie mówi o sprawach bardzo istotnych dla kogoś. Jakie zamiary Was łączą, kochani? Łączy Was koło fortuny. Koło fortuny to jest właśnie tutaj, że chcecie szybkich zmian. Chcecie, by się między Wami coś szybko rozwinęło, by coś się wydarzyło ważnego z przeznaczenia lub coś bardzo istotnego, jakiś duży krok, przemiana, zmiana w Waszym życiu, która Was jakby razem połączy, da Wam być właśnie tutaj razem. I w przełożeniu kart Tarota mamy Króla Pentakli, czyli Króla Monet. Czyli myślicie tutaj oboje o czymś stabilnym na pewno, solidnym i o sukcesie. Sukcesie emocjonalnym, sukcesie finansowym, zawodowym, o po prostu czymś bardzo, bardzo trwałym i bardzo takim opartym na sukcesie, tak? Czyli oboje jesteście bardzo tutaj też skoncentrowani na tym, by był tutaj w każdej mierze sukces, ponieważ król monet mówi o tym, że chcecie zbudować coś odpowiedzialnego, coś ugruntowanego, coś, co przyniesie sukces, pozytywne myślenie, pozytywny wynik, rezultat. To dwie osoby, które są bardzo przedsiębiorcze i skoncentrowane na swoim bezpieczeństwie, swojej dobrej sytuacji emocjonalno-zawodowej, finansowej. Także chcecie na pewno przy tej karcie Króla Pentakli stworzyć coś bardzo stabilnego, solidnego, bezpiecznego dla Was obojgu. I również chcecie mieć w tej relacji sukces finansowy, czyli dobrą sytuację w ogóle dla Was, tak? To może być też wygrana, powiedzmy. Ciekawe czytanie dzisiaj, zupełnie takie inne. Zobaczmy jeszcze, jakie energie są ważne dla tej właśnie nowo poznanej osoby, relacji lub relacji, która się zaczyna, która być może odnawia się. No, musi być zawsze to nowy, poznany człowiek, ale również na nowo zaczęta jakaś relacja, tak? Czy od nowa, czy nowa próba, nowa szansa. Zobaczmy, jakie energie ważne są dla tej relacji. The thinking man, czyli myślący mężczyzna, tak, to się zgadza. Myślący mężczyzna, myślący o przyszłości, myślący o związku, relacji, myślący o spotkaniu, myślący o zbudowaniu czegoś stabilnego, solidnego, czegoś, co opiera się na absolutnym sukcesie emocjonalnym, finansowym. Myślący o czymś, co będzie oparte na poważnych fundamentach. Także tutaj rozmyślanie, energia rozmyślania, by zbudować właśnie coś solidnego, stabilnego, co przyniesie Wam obojgu, bezpieczeństwo i miłość i zaspokoi Waszą emocjonalność. Także taka karta energii o tym, żeby pomyśleć poważnie, żeby pomyśleć razem, żeby przemyśleć, tak, przeanalizować. Dziękuję serdecznie. Takie właśnie czytanie jest na dzisiaj. Bardzo interesujące, ciekawe. Także życzę Wam nowego początku z sukcesem, byście czuli się w tej relacji dobrze, byście spełnili swoje emocjonalne pragnienia, marzenia. I proszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje nowe. Dziękuję serdecznie. Zapraszam już wkrótce.